Cześć wszystkim. Witam Was z Bike Expo 2023, które odbywają się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Sorry, że tak trzęsie, ale stabilizacja w aparatach Sony, szczególnie tych sprzed kilku lat, nie jest najlepsza i postaram się to jakoś wygładzić już podczas składania materiału, ale mam nadzieję, że będzie do obejrzenia. Targi właściwie są podzielone na trzy części tym razem, w tym roku. Pierwsza część to są te targi właściwe, możemy powiedzieć, w których możecie zobaczyć wystawy rowerów, wystawy ciuchów i innego sprzętu. Druga część to jest sala konferencyjna. W zeszłym roku obie były połączone, teraz są oddzielone, ponieważ na wystawie jest niesamowicie dużo w tym roku rowerów. No i trzecia część, last but not least, to ta, która widać za mną. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. To jest część, możemy powiedzieć, taka testowa, na której możecie teraz przetestować rowery z Decathlonu, między innymi słynny gravel Riverside z Deka, tak jak mówiłem. Mamy też crossy, felty. Naprawdę jest niesamowicie dużo rowerów w porównaniu z tym, co było przynajmniej rok temu. No, więc jeśli chodzi o pierwszą część, czyli te targi, na których możemy zobaczyć wszystkie rowery, no to tak jak powiedziałem, tych rowerów jest niesamowicie dużo w tym roku. Oczywiście, nie wiedzieć czemu, Specialized Treka tam nie ujrzycie. Jest za to Cross, w który pokazuje swoje chyba te tańsze wersje rowerów, zarówno dla mężczyzn, dla kobiet, jak i dla dzieci. Znajdziecie też Eskera 6.0 oraz Eskera 4.0 i 2.0 też chyba widziałem. 1.0 nie widziałem. Oczywiście do tego możecie kupić jeszcze akcesoria Crossa, jeśli jesteście wielkimi fanami tej marki. Sponsorem głównym jest Decathlon, który właśnie pokazał m.in. rowery Riverside 900, chyba 900 albo 920. I na tych rowerach w większości skupiał się właśnie Decathlon. Chyba był nawet jeden tytanowy za 14 tysięcy złotych, co nie wiem, czy w ogóle go można było kiedykolwiek kupić, no ale na targach go pokazują. No i również świetnie wycenione rowery Riverside za 13 tysięcy złotych na Sremie, 1 na 12 bodajże. I za 17, z tego co jeśli dobrze pamiętam, za 17 tysięcy na Forsie. To cenowo, powiem Wam szczerze, chyba tańszych graveli karbonowych na elektronicznej grupie osprzętowej ciężko będzie Wam znaleźć. Ale idąc dalej, był też Ecoi, na którym można kupić w dobrej cenie akcesoria, naprawdę mocno przecenione, tam z 50 euro na 10 mieli rękawiczki, więc w bardzo dobrej cenie. Tak naprawdę w porównaniu z zeszłym rokiem najbardziej się zmieniło to, że w końcu te rowery są. I tym razem największy producent w Polsce, czyli Cross, na nich był. A może oprę ten o coś, to będzie łatwiej. Mam nadzieję, że tak mnie też będzie widać. Rozstawię to, o. I może będzie trochę lepiej. No widać niesamowitą zmianę w podejściu do tych targów rowerowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Są rowery mega tanie, są rowery mega drogie jak Colnago. Colnago to chyba zawsze tutaj były, z tego co pamiętam. Jest niesamowicie dużo elektryków. Nie wiem, czy skłamałbym, jakbym powiedział, że połowa wszystkich rowerów, które są pokazane, to są elektryki. Są firmy chińskie, które przyjechały specjalnie po to, żeby tylko te elektryki pokazać. Są firmy polskie, są zagraniczne. No, niesamowicie dużo ich jest. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno muszę powiedzieć, że duży wybór akcesoriów. W końcu można zobaczyć Cannondale. Fajnie, że były na przykład widoczne rowery marki Cinelli, które są w Polsce mało popularne, a które ja bardzo lubię i bardzo mi się podobają ze względu na niesamowite malowanie. Pojawił się też BH, w zeszłym roku go chyba w ogóle nie było. Na minus na pewno stoisko Meridy, które miało ze 2-3 rowery. Rok temu pokazali rower Sonego Cobrelliego i mieli spore stoisko, a w tym roku no taką trochę biedą zawiało, żeby być szczerym. Nie wiem, czy to chodzi o to, że dostali karę od Walkiku i nie mieli czasu na ogarnięcie tego tematu.
nie wiem. No ale były naprawdę biedne. Jeśli chodzi o akcesoria, największą moją uwagę przykuło stanowisko chyba Novaride, jeśli dobrze pamiętam, do tych chłopaków, którzy robią wózki do przerzutek na ceramicznych łożyskach. Kupiłem od nich próbkę wosku do smarowania. Zobaczymy, jak się ich ten wosk będzie sprawował. Wiadomo, no, ceramiczne łożyska do przerzutek fajnie się kręcą. Gdzieś wam tu postaram się je pokazać, jak się kręcą. Ale prawda jest taka, czy to faktycznie dodaje watów? To bardziej biżuteria moim zdaniem. To chyba nawet Janek Piątkiewicz to nazywa biżuterią, no i jak najbardziej ma rację. Trochę szkoda, że nie było w tym roku Specialized'a i Treka. Nie chce mi się wierzyć, że obie firmy traktują nas jako kraj czwartej kategorii. Chociaż może. Canyon też moim zdaniem w tym roku nie zachwycił. Bardzo mocno skupili się na rowerach MTB. Z szos był tylko Aeroad SLX wystawiony na Forsie i Gravel. Oczywiście to był Grail. Chyba ten środkowy, czyli SLX, z tego, jeśli dobrze pamiętam. No i tyle. To aż dziwne było, no bo świat jak zmierza ku gravelom czy szosom typu Road Plus, bo wydaje mi się, że one też są coraz bardziej popularne, coraz więcej osób chce mieć rower z barankiem, do którego można włożyć oponę dosyć szeroką, no to Canyon idzie w zupełnie inną stronę, pokazując na targach jednak rowery MTB. I to takie drogie, zarówno MTB, jak i elektryczne MTB. To wszyscy pokazują elektryki. Szkoda też, że Canyon nie pokazał stoiska swojego do wypróbowania Aeroada, bo z chęcią bym się na nim przejechał, zobaczył, czy bardziej agresywna pozycja w stosunku do mojego Endurace'a jest odczuwalna. Na stoisku Colnago można obejrzeć nowy rower Tadeja Pogaczara, już w końcu na hamulcach tarczowych. Nie wiem, V4 RS na pewno jest na hamulcach tarczowych. Nie pamiętam, czy V3 RS też jest, czy nie. Nie pamiętam. No, w każdym razie ten na pewno jest i na nim Pogaczar teraz jeździ. Na plus, na pewno podsumowując to, że pojawił się największy nieobecny zeszłego roku, czyli Cross. Bardzo fajne jest to też, że oddzielili sale konferencyjne. Dzięki czemu można fajnie, wygodnie usiąść i posłuchać prelekcji. Na pewno szeroki wybór akcesoriów, jeśli chcecie kupić bidony, smycze itd., itd. No to powiem wam szczerze, że jest w czym wybierać. Może taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu musi być, ponieważ moim zdaniem brakuje mi tych największych marek, takich najbardziej znanych polskich manufaktur. Może to tak, bo to bardziej manufaktury chyba, jak Raso czy Marton Bike. No kurczę, no wydaje mi się, że fajnie by było, jakby byli. Na dwóch stoiskach był Asos. Nie rozumiem, po co Asos dwa razy. Tak jakbym za pierwszym razem nie zrozumiał, że mnie nie stać na niego. No, ale był, jest fajnie. Można się było przetestować pistoletami do masażu. To jest akurat fajna sprawa, bo ostatnio myślałem o tym i wyświetlę wam tutaj w ogóle tą firmę, która to pokazywała na swoim stoisku, ale moim zdaniem to jest fajna rzecz, na którą można się zastanowić. Jeśli macie taki pistolet do masażu, to dajcie znać, co o nim myślicie. Ja czytałem dobre opinie ogólnie o tym sprzęcie, o podobnych sprzętach, nie akurat o tym, o podobnych sprzętach, że jak już masz i dobierzesz dobrej jakości ten pistolet, no to jest genialny. Więc dajcie znać, co wy myślicie o nim. Muszę to powiedzieć jasno, jest lepiej niż w porównaniu z zeszłym rokiem, ale dalej czuję niedosyt tego, że producenci rowerowi traktują takie targi trochę po macoszemu. Fajnie, że one są, ale może my, media, znaczy nie, że ja jestem medium, bo ja nie jestem medium, jestem tam zwykłym YouTube'owym wycierusem, ale te duże media, gazety, duże portale muszą nadać odpowiednią uwagę takim targom, aby zainteresować tym ludzi, bo to są największe targi rowerowe w Polsce. Nie wiem, czy są gdzieś większe, a one wcale nie są takie duże, naprawdę. Z dodatkowych plusów na pewno trzeba wspomnieć o nowych markach, których w zeszłym roku nie było, a w tym roku za sprawą pewnie dystrybutorów, ale jednak się pojawiły. Na przykład
Marin. Można było zobaczyć legendarnego Marina Four Corners. Był też po raz pierwszy Niner, producent prosto z Kalifornii. Chyba w tym roku podpisali jakąś umowę na dystrybucję w Polsce. Ogólnie Ninery są bardzo popularne, znane w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce chyba one do tej pory nawet nie były w żadnej dystrybucji i dopiero ich sprzedaż będzie raczkować. Choć chyba z tego co pamiętam, na Ninerach jeździ Mac & City, oni się tak nazywają. Na YouTubie mieli swój kanał, mają, jeśli mają, to podlinkuję. Oni są ambasadorami tej marki i mają absolutnie wszystko. Gravele, szosy, jeśli mają, jeżdżą na szosach, na pewno MTB też mają od Ninera. Ogólnie znana marka, bardzo dobrej jakości. Zresztą no, w Kalifornii to tam trochę tych marek rowerowych mają, więc raczej do Polski by nie wchodzili, jakby byli słabi. Niestety marki rowerowe nie traktują nas jako kraj pierwszego, to na pewno nie. Drugiego też nie sądzę. Ja bym umieścił, wydaje mi się, że Polska jest umieszczana mniej więcej między krajami trzeciej czy czwartej kategorii. Z prostej przyczyny. My nie chcemy płacić dużo za rowery. Dla nas drogi rower to jest rower do 3-3,5 tysiąca złotych, a zagraniczni producenci po prostu takich rowerów już nie mają. Oczywiście są pasjonaci, którzy tacy pewnie jak wielu z Was, którzy właśnie mnie teraz oglądają, którzy mają rowery za 10 tysięcy i więcej i oni na takiego Ninera czy Cannondale'a są w stanie odłożyć pieniądze, mają na to pieniądze. Co więcej, są w stanie kupić niedrogi samochód tylko po to, żeby jeździć droższym rowerem, ponieważ ta pasja ich jest ogromna, ale po prostu nas jest za mało. Wydaje mi się, że my nie jesteśmy rynkiem dla takich rowerów. Dlatego te targi rowerowe, choć z roku na rok, no, trzeba przyznać, są lepsze i one się poprawiły w porównaniu z 2022 rokiem. Ale to też pytanie, czy one się poprawiły, bo producenci zobaczyli Polskę na mapie świata i wiedzą i widzą w nas potencjał, czy dlatego, że po prostu podaż tych rowerów w 2023 roku jest tak duża, że już te rowery po prostu i nawet do nas trafiły i dystrybutorzy chcą się pokazać, bo to może iść w dwie strony. Sprzedaż tych drogich rowerów mogła siąść, a oni i tak przyjadą z tymi drogimi rowerami, bo po prostu ich mają w magazynie pozamawiane po korek. Ale takie targi są potrzebne, one muszą być, bo jeśli chcemy popularyzować sport, jakim jest kolarstwo, i to też ten sport nie tylko w formie dojazdów, bo to jedna rzecz to są dojazdy i zakupy rowerów tych za 3-3,5 tysiąca złotych, a w drugiej stronie są te rowery, powiedziałbym, no te trochę droższe, które też chcemy popularyzować, bo dzięki nim te większe marki w końcu się pojawią. Ale żeby, kurczę, nawet speca nie było, no jest bieda totalna. Chciałem też zobaczyć nowego Treka Madon. Dotknąć, ale niestety nie miałem okazji, ale idziemy, przejdziemy się jeszcze raz, zobaczymy, może się uda jakiegoś ciucha kupić. Idę się jeszcze raz przejść, zobaczyć, jeśli będą jeszcze jakieś moje przemyślenia, to na pewno się z nimi jeszcze podzielę podczas tej relacji. Zapraszam do komentowania, zostawiania lajków, do zobaczenia na ścieżce, cześć! Zapomniałam Wam powiedzieć, że widziałam niedoszłą gwiazdę Realu Madryt, Jakuba Wawrzyniaka.